i przeczytałam w pewnym momencie artykuł w Wysokich Obcasach, najmłodsze matki Europy, o modzie na posiadanie dzieci, o tym, że nastolatki rodzą dzieci, bo coś tam, bo jakoś tak, że nagle jakaś tam moda. Oczywiście to wszystko jest tam, mówię to trochę tak, mówię to naciągając, ale gdzieś takie, że to bycie mamą może być takie traktowane, że można chcieć być mamą. Zresztą też w takim wieku, że jakby to dziecko, tylko ja mówię, ja zaczęłam jakby to wchodzić głębiej i się okazało, że może być coś takiego, że dla młodych dziewczyn dziecko jest substytutem miłości po prostu, że one są jakby, że są na tyle, że są same i one jakby w tym dziecku widzą jakąś szansę w ogóle na jakąś bliskość z drugim człowiekiem, że mój własny mały człowiek, tak? Mówią dziewczyny. W Polsce jakby takich dużo dziewczyn aż nie ma, one, znaczy więcej jest takich, które by chciały, a oczywiście bardzo mało jest takich, które się decydują, ale na przykład już w Anglii, gdzie one mają dużo pieniędzy, to że są mamami, no to się decydują zdecydowanie łatwiej. Dalej jakby jakaś taka moda wśród tych celebrytów, nie jakichś dziewczyn młodych, które nie wiem, Britney Spears ma dzieci, się fotografuje z brzuchem i tak dalej, i tak dalej. Angelina Jolie nagle się w ogóle strasznie rozmnożyła, więc jakby to bycie mamą też stało się fajne. I tutaj nagle mówię, no, jakby połączyłam te dwie rzeczy, że bardziej o tym jest, że Baby Blues jest o tym. To nie chodzi jakby tam o historię końca, tylko o to, że sobie jest nastolatka, która rodzi dziecko, bo się czuje sama i sobie chce urodzić miłość. Uważam, że to jest coś niesamowitego. Jednocześnie, mówię, Natalia jest nastolatką, ona ma 17 lat i jest jakimś takim przykładem. Ona jest w ogóle przykładem, ona jest szczególnym przypadkiem, o tak. Ale już przed kobiet, które mają 30 lat i sobie rodzą dzieci, bo też właśnie mieć kogoś do kochania, no to jest bardzo dużo. Więc jakby to jest troszeczkę taki tutaj coś, co trochę mówi jakby chyba o nas w ogóle, o czasach, o jakiejś takiej właśnie, jakiejś takiej głębokiej samotności, która jednocześnie jest zaraz bardzo blisko właśnie bycia na tyle egoistycznym, że sobie rodzę, wiesz, kogoś, żeby kogoś mieć, no bo to jest super egoistyczne.